Cześć, nazywam się Kasia Staniewska i jestem aktorką teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Dzisiaj zrobimy lalkę stolikową. Taką oto, zrobioną w domu ze skarpetek. I do takiej lalki będziemy potrzebować skarpetek. Pani usiądzie. Skarpetek. Tu takich białych na główkę. Nitki z igłą. Nożyczek. Kleju na ciepło. Super kleju, takiego szybko wiążącego. Takich patyczków do szaszłyków. I takiej chmurki. No, oczywiście to nie jest chmurka, tylko taki wypełniacz do poduszek i można takie coś kupić w pasmanterii. Jesteśmy gotowi? To zaczynamy. Bierzemy oto taką skarpetkę i na wysokości pięty tej skarpetki przecinamy. Będziemy teraz robić nogi lalki. Przewijamy na drugą stronę i znów przecinamy przez pół. Bierzemy teraz igłę z nitką i będziemy zszywać taką część, zaczynając od tej strony. Nie zszywamy całości, tylko zostawiamy tutaj taką szparkę, ponieważ musimy najpierw wepchnąć taką chmurkę do środka. Mamy już jedną nóżkę zszytą. Teraz przeciągamy to na drugą stronę i teraz tą chmurkę wpychamy do środka. Możemy sobie zbić taką kuleczkę i kciukiem wpychamy do środka. Jedna nóżka gotowa, drugą robimy w ten sam sposób. Nóżki już mamy i na takiej samej zasadzie będziemy robić rączki, ale użyjemy innej skarpetki. Nóżki i rączki już gotowe. Teraz zaczynamy pracę nad tułowiem. Gdy zrobiliśmy już rączki, została nam taka część skarpetki, taka stopka, i z tej stopki zrobimy tułów. Przewracamy na drugą stronę, składamy na pół. I teraz musimy wyciąć szyję i linię barków. Możemy wyciąć dłuższą szyję, bo ta szyja schowa się trochę w głowie, którą później uszyjemy. To będzie szyja, a tu linia barków. Tak to wygląda. W dole zrobimy coś na kształt majteczek, też na pół. Tniemy w taki trójkąt z uciętym, jakby ostrym kątem. Teraz będziemy zszywać tą część barków i szyi z jednej i z drugiej strony, ale zostawimy tą część, ponieważ będziemy musieli przewrócić na drugą stronę, napchać chmurkę do środka i dopiero zszyjemy tą część. Możemy trochę teraz więcej wepchać tego tworzywa do środka, zszyć, a później wyrównać, żeby było w całym ciałku. Wyrównujemy teraz cały puszek w środku, żeby wszędzie dotarł. Teraz wszystkie części zszyjemy. Najpierw połączymy nogi. Za chwilę będziemy doszywać ręce. Zaczynamy głowę. Użyjemy do tego białej skarpetki. Na linii pięty przecinamy i już napychamy do środka. Formujemy głowę, ale zanim będziemy zszywać tą część, wkładamy dwa palce i ugniatamy taką kieszonkę. Potem włożymy tu głowę i zszyjemy tą część z ciałem. Tą cieńszą ściankę musimy trochę podszyć, żeby wzmocnić. A teraz to połączymy.
Lalka prawie gotowa, ale musimy jeszcze doszyć oczy, może włosy zrobimy. I bardzo ważne, dwa kołki, dzięki czemu będziemy mogli animować lalkę. Oczy zrobimy z dwóch zielonych guzików. Teraz zrobimy włosy, również ze skarpety. Lalka prawie gotowa, ale jeszcze dorysujemy jej nosek, usta i brwi. I już mamy taką twarzyczkę. Teraz bardzo ważne zadanie. Musimy przykleić kołki. Wlewamy parę kropli do otworu i szybciutko, uważając na palce, wkładamy patyczek. I chwilę czekamy, aż klej zwiąże. Lalka gotowa. Hej! 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 Hej!